Natomiast jest następna kwestia, historia całego Egiptu. A więc już teraz, no bo Egipt był i tak dalej. Się okazuje, i to akurat mi wpadł w rękę, wrzucono mi na Facebooka, na mój profil, artykuł przetłumaczony na język polski, gdzie lecą konkretne nazwiska loży masońskiej. I ten cały projekt, o którym ja kiedyś mówiłem, co się tam wszyscy śmiali, znaczy niektórzy się tam śmiali, niektórzy po prostu kupowali to, ale po prostu lwia część tego, tam bzdury gadasz, tam pierdoły popychasz, tam w ogóle tam ty jesteś chyba walnięty i tak dalej, nie? W porządku. Niech sobie tam gadają, to nie ma znaczenia. I nie tak wczoraj właśnie na ten profil mi wrzucili taki artykuł, że normalnie, jak to się mówi, wylatuje z butów, buty lecą przodem, a skarpety za nimi. I tam normalnie, która, jaka loża, jak budowano te piramidy w XIX wieku. No to już ja kwestie te budowlane to też omawiałem, bo mi wystarczyło tylko popatrzeć. Ja ten cały geopolimer betonowy, znaczy ten beton geopolimerowy, no to jest, no, ja tylko popatrzyłem, od razu wiedziałem, o co chodzi, nie? Że jak budowana piramida z betonu, nie? No natomiast to jest wszystko tam bardzo dobrze wytłumaczone i czasowo wytłumaczone, że tak rzeczywiście, tak na początku mówiłem, że 200 inżynierów francuskich do Egiptu, Napoleon z niektórymi wsadził armię na statki, natomiast ich wszystkich zostawił, bo to oni tylko miały ich zwieść, a reszta miała ich już zagospodarować, a oni mieli robić. No i to później przez cały XIX wiek tak powstały wielkie piramidy, w ten sposób, z betonu, a tam w środku to kamienie są. Tam robili tylko te kanały i tak dalej. Zresztą tam nawet popatrzyłem kiedyś, takie zdjęcie było takiego tunelu w dół, nie? I to sobie od razu widać, że to tynk. Obszalowali, powiedzmy, zabetonowali, zrobili tunel, a później obsypali to kamieniami, ziemią i tak samo robili tą piramidę, po prostu te bloki wszystkie szalunkowo, pozewnętrzne, a w środku piach, kamienie. Nawet z samych tych, w tych blokach, to jest i piach, i kamienie. Znaczy nie tyle piach, kamienie, co w tym już betonie, to są powrzucane kamienie jako wypełniacz. A więc to nie było takie, to nie był taki problem techniczny. Powstawały w XIX wieku, nie dla picu, bym powiedział, przecież słuchajcie, ten słynny kanał Suezki, to kto budował? Francuz, nie? On był tutaj zarządzający. Francuz. I nagle co oni tam czary mary, i nagle Francuz się znalazł, nie? W Egipcie. No bo on tam zawsze był. To już było któreś tam pokolenie, nie? Kanał Suezki budowali, nie? To jeszcze nie koniec, nie? Poza tym jest taki jeden szczegół. W Egipcie językiem takim drugim to nie jest angielski. Francuski. W Egipcie właśnie. To nie jest to, że to jest tylko ten arabski i tak dalej. Tylko ten w Egipcie to jest właśnie francuski. Co? Czary? Skąd się tam wziął? Jak tam siedzieli pół wieku, budowali to wszyscy cichaczem, to się nauczyli. Wiedzieli, że francuski jest tym, jak i tam było 200 inżynierów. No. To jest 200 inżynierów, no to masz jeszcze całą armię techników, musisz mieć brygadzistów, kierowników, to jest cały, powiedzmy, gigantyczny plac budowy, taki Egipt, nie? To trzeba było zrobić te świątynie wszystkie i, tak, i one, tak pod względem budowlanym, jak popatrzysz, to jest niedokończona robota. Ja na przykład się pytam, a gdzie tu był dach do tego, a dlaczego są kolumny, których brakuje, powiedzmy, nie leżą na dole, bo jakby powinny się upaść od strony czasu. Te rygle powinny być na dole, a tych rygli nie ma. Ja już tam zadawałem takie pytania. Ale oczywiście propaganda swoje robi, tam Herodot, że niby tego, opis tego, tam takie różne brednie popychali, ale ten artykuł, który na Facebooku, ja chyba z tego zrobię jakiś film, albo do tego filmu chyba wezmę, dorzucę i zalinkuję ten artykuł i każdy będzie wiedział tutaj, co jest grane. O, w ten sposób. Czyli mamy jeden czas, czyli mamy starożytny, dobra, teraz tak, co tu jeszcze mieliśmy z tym czasem? Czasokres, tak? No jak w tym czasie, pomimo wszystko, biskup Rzymu rozwija się, tak? Aha, czyli strefa dobra. Zachodnia teraz. Już wiem. Europy Łacińskiej i tak dalej. Dobra. Tak dalej. I my oczywiście w szarym tle, gdzieś tam niebytu. Nie istniejemy. Nie istniejący. Tak, tak. No, tak. Cesarstwo Rzymskie akurat tak korzystało ze stali, która była produkowana na terenach polskich, które się ciągnęło, było ogromny obszar.
i stamtąd ściągano stal. My dzisiaj mamy po prostu armia rzymską taką tutaj. Tylko nikt nie mówi, skąd ta stal się wzięła, nie? Oni nagle mieli kupę stali. Skąd wzięli tą stal, nie? A wozy rzymskie wędrowały przez Kalisz do szlak bursztynowy, nie? Po co one tam wędrowały, nie? Mało tego, w Kaliszu taki wóz rzymski to sobie stoi do dzisiaj. Jako eksponat muzealny został zrobiony przez pewnego stolarza w Kaliszu i nie ma problemu, nie? To co oni, wozy rzymskie handlowały, to z kim? Z hołotą jakąś, która z kijami po lasach latała, z jakąś hołotą dziką, odzianą w skóry. No bo to się tak sprzedaje, hołota po lasach i do widzenia. Czyli co, w tym czasie wyrasta również biskup rzymski, który stawia... Teraz czas, mhm. Właśnie, teraz czas. Teraz musimy też wrócić do Fomienki. Żeby to później zlokalizować w objawieniu, żeby to mieliśmy mieli... To zaraz dojdziemy. Okej, okay, dobrze. Spoko. To jest rozgryzione. To jest rozgryzione. To nie jest, powiedzmy, coś, czego tutaj... Mamy czas i teraz tak. Czas, okres. Mamy... Kiedy Chrystus pojawił się albo się urodził, to zależy, powiedzmy, no wersji, nie? Ja się tutaj wcale nie opieram, czy on się urodził, czy on się pojawił. O, w ten sposób. To jest takie moje zdanie. Jeszcze tego tak dokładnie powiedzmy, ale jest to, to są dwie opcje. Mógł się pojawić, po prostu zmaterializować, a mógł się pojawić, urodzić jako człowiek. Znaczy powiedziane jest, że zrodzony, a nie stworzony, więc do końca nie wiemy. No, no dobrze, tutaj jest, to jest na razie nieistotne. Następne, to jest nieistotna sprawa. Nie wszystkich spraw. Tak, okay. Ale w tym momencie on się, w jakimś czasie on pojawia. Ale teraz, i tutaj mamy bardzo ważną wskazówkę, też z Nowego Testamentu, kiedy diabła zamknięto, a kiedy wypuszczono. I zaraz będziemy wiedzieć, jesteśmy zaraz w domu. Kiedy go zamknięto, a kiedy go wypuszczono. No, teraz wiadomo, wszystkie religie popychają prednie, no bo one są po to religiami. Żeby po prostu, żeby zgubić czas. I od tego się tutaj zależy słynna nowa chronologia Fomienko-Nosowskiego. Że nam do historii dowalono co najmniej 1000 lat. I teraz tak. I teraz my dochodzimy tutaj do czasów Chrystusa, nawet nie według Fomienko i Nosowskiego, tylko zupełnie z innej strony. Nowy Testament nam mówi o 1000 lat więzienia diabła w otchłani, czyli na zewnątrz ziemi. 1000 lat. Mamy 1000 lat, on tam jest zamknięty, później jest wypuszczony. Nie? No dobra, kiedy został wypuszczony? I to jest 1000 lat. I teraz tak. Jakim wydarzeniem było takim strukturalnym, które wskazuje właśnie, kiedy diabła wypuszczono, to jest słynna XIX-wieczna rewolucja naukowo-techniczna. Czary mary i nagle... Mamy wszystko. Mamy też rewolucję francuską, rozbiory Polski, cuda na kiju, nagle powstanie Stanów Zjednoczonych, nagle czary są, nie? Nagle się nic nie dzieje przez kilkaset lat i nagle jest po prostu w 100 lat power taki, że po prostu wszystko się dzieje. I nawet jest rewolucja poglądowa, Marx, Engels i tak dalej, ewolucja, darwinizm, komuna, wszystko. Bo się wszystko tutaj dzieje, nagle czary mary. Diabła mniej więcej wypuszczono przed rokiem 1800, z otchłani, z zewnątrz. I on wprowadzał właśnie te wszystkie rewolucje, powstanie iluminatów, rozbiory, to była wszystko jego robota. Po prostu miał swoich tutaj... miał tą bestię, czyli tą masonerię. Masonerię, czyli tajne stowarzyszenia. One funkcjonowały przez całe wieki, one tajne stowarzyszenia funkcjonowały. I teraz tak, jeżeli my mamy tutaj tę końcówkę XVIII wieku, kiedy diabły wypuszczono, to musimy się cofnąć 1000 lat, a więc mamy 800 z gdzieś, plus minus 800. I wtedy przyszedł Chrystus. 16-15. No plus minus, nie? Poza tym w XIX wieku mamy jeszcze mega przekręt. To jest też finansowy. I to jest wał wszechczasów. Mamy akcje bankierów. Bankierów. Mamy akcje bankierów dokładnie po bitwie pod Waterloo. To był przekręt, gdzie przejęto całą gospodarkę brytyjską. Praktycznie jedno państwo zostało w rękach jednej rodziny Rothschildów. I tak jest do dzisiaj. I w tym momencie
cały rozwój Wielkiej Brytanii i cała jej potęga to była praktycznie potęga jednej rodziny, która funkcjonuje do dzisiaj.